Ejo, siema, hejka, witwa wie. Żyję, żyję. A, w końcu wróciliśmy do LoL'a, możemy trochę pograć, nawet mi się chce grać w tą grę, że tak powiem, po przerwie. Mam nadzieję, że się to nie zmieni w 5 gier, sobie trochę dłuższą przerwę od tej gry zrobiłem. Podejdziemy sobie na chillku do grania. Ta, całą przerwę spędziłem na graniu w Rasta. Nie czujesz, że Karolina chce cię wykorzystać i wybić na twoich giga zasięgach? Nie wiem, nie. Nawet jakbyś chciała się trochę wybić, by mi to nie przeszkadzało raczej. Na moich plecach się Remek przez 5 lat już wybija i zarabia na mnie, więc co za problem. Czy jakby ktoś mi się podobał? Where is the problem? Nie, Majka, ja się nie zajmuję gonieniem dealerów. Od tego jest policja. To nie jest moja sprawa, to co robi z sianem. Czy mam go zgłaszać? Nikt mnie nie zgłaszał. Co mnie obchodzi, kto co robi, nie? Tak szczerze. Da, mam nielegalne pieniądze na swoim koncie. Już ci daję playlist Arty. Trzymaj. Boris Brejcha. Art of Minimal Techno. Tak, bo każdy streamer liczy donaty, czy są z legalnego źródła. Nie wiem, co mnie to obchodzi. Dostaję donaty i mam wyjebane, skąd on jest. Co ja mam z tym związanego? Jak ktoś okradnie bank i mi wyśle 5000, to jest mój problem? Nie. Siema, Wery. Daj, hec to fiutek, giga fiutek. Siema, Fruzeny. Witam was wszystkich. Pierwszy raz od dawna mam chęć zagrania w tą grę, że chce mi się pograć. Będę miał dobry mental, taki, że będę grał dla przyjemności, nie żeby wygrywać. Jakbym powygrywał pełno gier, to jeszcze tym bardziej to się zwolbrzymi, a jak będę dużo przegrał, to aż taki mat nie będę. Czas i tutaj dziewczyny? Nie, obecnie nie mam żadnej dziewczyny. Chłopaka Artura mam. Przyjemność z grania w LoL'a po przerwie, więc fajnie. Nie. Kurde, no ten poziom, na którym jestem, jest tragiczny, nie? Yasuo, który pada przed Drake'iem i oddaje Barona, żeby wziął enemy Grompa. No, how... Co to za trade w ogóle jest? To ja bym tak chyba nie zbrusił. O kurde, patrzcie, kto mnie nadło. I co tam, jak tam? Odpocząłeś? Od streamka? Do League Legend? Tak, 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 odpocząłem. Grałem w Rasta. Ale wziął mi psycha totalnie. Ale już lepiej, ale to... Ja myślałem, że to był jakiś inny powód, a ten powód, który mi pisałeś, to... Dziwne, nie? Nie przejmuj się, to tylko gra komputerowa. No bywa, bywa. No, ale teraz wielki powrót, co? Come back. No
czytam kombak, po prostu zrobiłem sobie przerwę od tej głupiej gry. I tyle. No i od streama też, nie? No i od streama. Ale nie wiem, jakoś nie siada mi psycha od Twitcha i czatu. Bardziej to, że się tyle forsowałem od dłuższego czasu w grania po prostu w LoL'a. I pękła żyłka jakaś gdzieś tam. Nie no, mi się wierzy, że nie chcę, że przez Ligę tak się nie mówisz 5 dni. No serio mówię. To jest dla mnie jakiś totalny absurd. Ale widziałem, że podrywana pewna kobitka na Twitchu przez 5 dni. Co mogę? Nie. Na śmierdziocha ją robiłeś. Ja mówię, wszyscy ty i widzę, takie głupki jesteście. Człowieku. Takie głupki. Co wyzywasz? No bo gadacie mi o jakichś kobietach na czacie. Wymyślacie jakieś historie niestworzone. Później mówicie, że ja mikoman jestem. Nie no, ja właśnie liczę na dobry humor dzisiaj. Powrót, psycha zregenerowana. Ale myślałem, że zaczniesz od czegoś innego niż Liga Legend, jak mam być szczery. To znaczy? Siema groby dziadek, hejka. No, że zacząć grać w jakieś inne tytuły jak Liga Legend, tak cię niszczy psychicznie, że to Liga Legend była powodem, przez który tak no, nie streamowałeś. To jest huge, nie? No, jak co drugi streamer albo content creator tej gry. Nie jestem jedyny. O kurczę, Koras nie pasuje. Dantes jeszcze miał ten sam problem co ja, profesora Kali, ten ziomek co grał w lesie, duży streamer na tym, na Hekarinie jeszcze drugi, nie wiem jak on się tam nazywał. Night Blue, coś tam Blue, jaki, no nie pamiętam, też duży streamer. Kartus, ja to będę, okej. Kurde, 5 dni w LoL'a nie grałem, dobra, pikuję tego Korasa. Też nie grałeś 5 dni w LoL'a? No ja teraz jestem, ja przeszedłem tak, Souls 3 przeszedłem jak cię nie było, przeszedłem Demon Soulsy, ja zacząłem Bloodborne'a. Okej, okay, a zrobiłeś Midira za pierwszym razem? Midira za pierwszym razem? Nie, ale zrobiłem tego ostatniego bossa za pierwszym razem. Okej, okay, ostatni? W ogóle większość bossów była za pierwszym razem robiona. W trójce. No. No trójka jest łatwa nawet. Ale no dwójka też łatwa, jedynka też łatwa. Demonstraty też są łatwe. Elden dużo trudniejszy jest. No Elden ma boss trudniejszy, to prawda. No jak brusi, ale jest po co ten humorek czy nie ma? No jest. A czemu? Tak nie czuję, nie? Tak energii po powrocie, wiesz o co chodzi? Dawaj jakąś kawkę załaduj. Ja jestem spokojny po prostu, wychillowany. Masz tam jakieś Red Bullka? Nie, mam herbatkę. Gościu, herbatę pijesz. Co hejtujesz herbatę? Dawaj jakąś kawę. Pamiętaj, że laski lubią bandytów. Musisz się odpalić dzisiaj. Laski lubią bandytów? No jestem niezły bandyta. Siema, Asti mnie ogląda na streamku. Pozdrawiam. Nie no, nie przeszkadza mi, że mnie próbujecie swatać, tylko chodzi o to, że jakbym miał jakąś relację z kimkolwiek, to wolałbym nie robić z niej sensacji jak Siris z dzieckiem, nie? I Verso na Instagramie. Wiecie o co chodzi? Mi by przeszkadzało, jakby moja partnerka miała tego OnlyFansa. A Styris powiedziała, że lubi bad boyów? Spoko, będę ją prał. Chryste panie, co ty mówisz? Automaty dzisiaj? Nie dowiedzę tego mema. Ja powiedziałem, że tak głupie, ale... Powiedział, że lubi kartę sam, nie wiem, co by się ugotało. Dragonflyer.pl, dziękuję pięknie. Troll meet, no jestem gigatrollem jestem. Powiedzieć, że ja lubię dla dziewczyny w stringach i cosplayu ugotać jakiś dobrobiat. Najf. Na zdrowie, świnko. Dziękuję, Eszkeret. Remek powinien dostać reporta? Czemu niby? Ja takie staty jak Remek mam co grę. Jak się czujesz po przerwie, Brusio? Mam przyjemność z tej gry. Czy wygrywam, czy nie? Po prostu mam gram i czuję przyjemność z tego. A przed przerwą nie miałem przyjemności. W ogóle, zero. Wręcz przeciwnie. Potrzebowałem tej przerwy, widzę. Jeśli... Wyobraźcie sobie, że nie wiem, celowo się podpalacie zapalniczką i czujecie ból. Nie chcecie tego robić, ale to robicie, bo musicie na przykład.
No to tak miałem z LoLem, no tak się forsowałem do grania w tą grę, tak. Jak klikałem Nexta, to nie wiem, połowa dopaminy mi spada już w organizmie. A teraz chociaż się cieszę, że grałem w tą gierkę. I to jest w sobie normalne, nie? Że tak Samka. mam, jak coś. Każdy, większość z was, albo prawie każdy, by po tylu godzinach w LoLa czasami nie mógł na tą grę patrzeć. No ale to odpalasz co innego, Bruce. Czemu nie palisz czegoś innego? No daj mi jeden powód. No ostatnio odpaliłem coś innego, to połowa wiadomości, wyłącz tę główną grę, haha, 300 widzów, no Ale to mi się... odpalisz giga gówno grę. Zawsze mówią giga gówno, nieważne co odpalę, no Nie. poza Eldenem może. Na Eldenie nikt nic nie mówił. Odpaliłeś jakieś dinozaury, odpaliłeś robienie parku dinozaurów. Doskonale powód przykład na to, że LOL w Polsce umiera jest to, że Rybson woli robić IRL niż grać w LOLa, ale to nie można grać tylko w LOLa, trzeba robić coś innego po prostu w życiu. Czekaj. No ja powiem wam tak, no ja też robiłem IRL-a z Bartkiem i to był jeden z lepszych czasów, jakie spędziłem od dawna, więc zajebiście się bawiłem. Fajne przeżycia, tatuaż, naprawdę fajnie było. Ja już nigdy nie zrobię IRL z gotowania, nie licząc tego suchara, wyzywaliście moje racuchy, nie mamy o czym gadać.